Jest szansa, że powiat ostrucki pozbędzie się części nieużywanego terenu przy szpitalu. Po kilkuletniej batalii miejscy radni przychylili się do prośby zarządu powiatu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tego miejsca. Choć teren jest własnością powiatu, to plan zagospodarowania leży w gestii władz miasta. Do tej pory teren był przeznaczony wyłącznie na cele medyczne. Jeśli dojdzie do zmiany planu, to zostanie przekształcony na cele mieszkalno-usługowy, a to pozwoli na szybszą sprzedaż, a przede wszystkim uzyskanie wyższej ceny. Teren, ten, który po prostu jest nam niepotrzebny, no, chcielibyśmy ewentualnie rozważyć, to znaczy możliwość zmiany w planie i sprzedaży go. Jeżeli byłaby taka decyzja Rady Powiatu i zarządu szpitala, chcielibyśmy przeznaczyć na rozwój naszego szpitala, czyli generalnie szacuje się, że na dokończenie całej modernizacji całego szpitala, wszystkich oddziałów, potrzeba nam około 25 milionów. Czyli ta sprzedaż wzmocniłaby nas w tym, aby móc to rozpocząć, dalej kontynuować rozbudowę naszego szpitala. Jest taka sytuacja na rynku, że no po prostu tych pieniędzy na razie brakuje, a jeżeli są, to potrzebny jest wkład własny. Cena, jaką powiat i szpital chcą uzyskać za ewentualną sprzedaż działki, to około 5 milionów złotych. Cała kwota ma zostać przeznaczona na rozbudowę szpitala. W pierwszej kolejności władze szpitala chcą zrobić centralną izbę przyjęć.